chyba długi odcinek z Nazaretu aż do Betlejem razem z Józefem, żeby tam urodzić dziedziusia. I tak dziedziusia jak była Aurelka, Gabuś, czy Lucusia też mogła się urodziła. Takiego malutkiego, niewinnego dziedziusia. Ale czy to będzie taki zwykły dziedziuś? Niesamowity. Niesamowity dziedziuś. Dlaczego? No to będzie Jezus. Będzie Jezus. A czemu Jezus jest taki niesamowity? Bo nas kocha. Bo nas kocha, bo przyszedł na świat dla nas wszystkich. Poczekaj. Jest kim? Kim jest Pan Jezus? Bogiem. Bogiem, który przyszedł i w postaci takiego małego dziedziusia nam się pokazał. Tak? Ludziom ogłosił, że się narodził w Bogacie. Panie, do kogo przyszedł? Do kogo nawet przyszedł, Panie? Dobrze, czytaj. Brawo! Super! No dobrze, w takim razie czytamy. Tak? Zapomnij Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego... Do jakiego miasta? Zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, polu pasterzy. I trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nim anioł pański i chwała pańska zewsząd się objawiła. Także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. Zbawiciel. Którym jest Mesjasz Pan. Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie dzieciątko, niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą, pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Doszli pasterze, tak? Do stajenki. I kogo spotkali, Aurelko? Jezuska. Co zrobili pasterze, jak przyszedł do nich anioł? Przestraszyli się. A co anioł im powiedział? Dobrą nowinę wam przyniósł. Jezus, czyli kto się narodził? Anioł powiedział, że kto się narodził? Matko Jego, powitajmy Maryjego i Maryję, Matkę Jego.